Kolejny temat, rewitalizacja w mieście Chojnice. Uruchomiliśmy już tematy związane z kamienicami. W mieście pojawiły się rusztowania, co widać. I chciałbym Państwu powiedzieć, że remontujemy następujące obiekty. Bankowa 13. Jeszcze procedura. Miasto przekazuje dotację, potem zleca razem z właścicielem przetarg. W wyniku przetargu jest kwota i do tej kwoty właściciel, czy to jest wspólnota, czy osoba prywatna, czy ZGM, otrzymuje 40% wartości remontu. I tak, Bankowa 13, 83 tysiące złotych, 33 tysiące dofinansowanie z miasta. Dalej, Nowe Miasto 10, 28 tysięcy kwota, 11 200 z miasta. Dalej, Kościuszki 36, 21 tysięcy, 8 400 z miasta. Następnie Nowe Miasto 14, 14 tysięcy, 5 600 z miasta. Dalej, Plac Jagielloński 6, 77 tysięcy, inwestycja 31 tysięcy z miasta. Nowe Miasto 7, 77 tysięcy koszt, 30 tysięcy z miasta. Następnie Cechowa 4, ciekawy budynek, 48 tysięcy koszt, 19 tysięcy z miasta. I następnie Cechowa 2, 182 tysiące złotych koszt. To jest ten budynek narożny, on będzie przywrócony do kształtu i formy takiej, jaką miała kamienica przedwojenna, dlatego aż 182 tysiące, 73 tysiące złotych z miasta. Tak więc 2, 4, 8 elewacji w ścisłej strefie centrum zostanie w tym roku jeszcze wyremontowanych.